Zastanawialiście się kiedyś, czy na Wojanowicach zdarzają się wpadki, na które przymyka się oko lub zostają wycięte z odcinka? W dzisiejszym materiale postaram wam się je pokazać. Hej, cześć, witajcie, ja jestem Oskar z kanału Lamimy i dzisiaj przygotowałem dla was materiał dotyczący największych wpadek na Wojanowicach. Oczywiście, jeśli film wam się spodoba, to pamiętajcie, aby zostawić łapeczkę w górę. Dla was to chwila, a dla nas to zwiększony zasięg, przez co więcej osób może zobaczyć nasz kanał. Jeśli chcecie pojawić się na ekranie, to koniecznie zostawcie subskrypcję na naszym kanale, a w następnym materiale możecie pojawić się właśnie tutaj na ekranie. Więc myślę, że naprawdę warto. No i bym zapomniał, wpadajcie też na nasze Instagramy, a tam zdecydowanie bardziej nas poznacie, a już niebawem możliwe, że pojawi się jakiś fajny konkurs dla was. No to co? Nie przedłużając, zapraszam was do oglądania. Ej, jeszcze poczekajcie chwilę. Bo mam dla was w sumie ważną sprawę. Pamiętajcie, że wpadki zdarzają się zawsze i zdarzają się każdemu. I w sumie to nic złego, ponieważ przypominam, Wojanowice to seria fabularna, czyli serial. A wasze komentarze w stylu Wojanowice są ustawione, świadczą po prostu o waszej niewiedzy, a nie o wielkim odkryciu. Także patrzcie na te wpadki z przymrużeniem oka, bo ten film ma tylko i wyłącznie charakter informacyjny. Na sam start mam dla was dość zabawną, ale małą wpadkę. Jakiś czas temu na odcinku Wojana i Paliona, który udawał dziecko, Wojan zadał mu pytanie: gdzie masz mamę? Palion odpowiedział w dość kontrowersyjny sposób, przez co można zaliczyć to za małą wpadkę. Cała sytuacja bardzo rozweseliła Wojanowiczan, a na TikToku zdobyła bardzo, ale to bardzo dużo polubień i wyświetleń. Cała sytuacja miała miejsce dość dawno, ale myślę, że na rozgrzewkę taka mała wpadka jest sam raz. Ej, Mordko! Co? A ty właściwie gdzie masz mamę? W dupie! Co cię bawi? Nie mówi się tak, małe smrodzie! Zaraz ci zawalę na łeb! Przepraszam. Co mówiłeś? Mówiłem ci, że tak się nie mówi. Co mówiłeś? Gdzie jest twoja mama, się pyta? W dupie! No ty... Ty śmierdzielu! Tak się do matki zwracasz? Nie, do ciebie się tak zwracam, mnie nie lubisz. Ej, ale no... Ale to w końcu... Gdzie są twoje rodzice? No nie mów tego! Drugą wpadką w dzisiejszym odcinku po raz kolejny będzie wpadka Paliona. Palion w odcinku z Noobkiem był bardzo zdenerwowany na moba w Minecraft o nazwie Sza. No i w sumie nie ma co się dziwić, bo to naprawdę bardzo irytujące stwory i myślę, że chyba nie ma bardziej irytujących stworów od właśnie tych. Już nawet klipery są lepsze. Najchętniej w ogóle pozbyłbym się ich z Minecrafta, bo kompletnie nie ma z nich żadnego pożytku. W każdym razie Palion, gdy owa Sza mu przeszkadzała, prawie użył bardzo popularnego przekleństwa, jednakże w ostatniej chwili się opanował i udało mu się uniknąć wpadki. Czemu tu jest głowa pojana? Przepraszam cię bardzo. Gdzie jest głowa pojana? Popie właśnie, co tutaj nie gra, dlaczego nad łóżkiem jest? Urde szaje walone, no. O. No i kolejną dość śmieszną wpadką jest niefortunne zdrobnienie słowa szybko, co moim zdaniem wyszło dość zabawnie. Wojan, udając dziecko i zdrobniając słowo szybko, również użył słowa, które zdziwiło dość sporą ilość osób. Mało kto w tamten czas to zauważył, ale po czasie zaczęło pojawiać się sporo TikToków z editem z tej sytuacji. Oczywiście Wojan nie miał nic złego na myśli i pewnie patrzy na to bardzo z przymrużeniem oka, bo przecież w sumie nic złego nie powiedział. Zresztą zobaczcie sami, co tym razem Wojtek powiedział na swoim filmie. Patrz, on biegnie. Ile wlezie! Patrz, chodź tu! Cipko, cipko! Jestem na domku! Ci debiu, chodź! Czwartą wpadką w odcinku jest niewycięty moment z odcinku Paliona. W momencie, kiedy nagrywali razem film, to Paliona wyrzuciło z serwera. Wyszło to dość śmiesznie i Wojan powiedział, aby Palion to wyciął, lecz najwidoczniej zapomniał, przez co mamy kolejną wpadkę do odcinka. Za chwilę zobaczycie ową wpadkę oraz listę serwerów Paliona i może nawet IP Wojanowic. Nie no, żartuję. Aż tak to nie, ale dla fanów Paliona i Wojana wpadka jak najbardziej ciekawa. Serwer. Tylko zrób cięcie.
też wpadł na serwer, żeby nie było widać listy serwerów. No dobra, dobra, chwilę. Ja tam jest cięcie co. Piątą wpadką w dzisiejszym filmie jest dość świeża sprawa. Jakiś czas temu na odcinku Wojana w craftingu mogliśmy zobaczyć siekierę hakera. Wojan usunął ten moment z odcinka i co ciekawe, nawet skomentował mojego TikToka na ten temat. Możecie w tym momencie obejrzeć całego TikToka. Wpadka Wojana na odcinku. Wojan w odcinku Jak stać się silniejszym zaliczył małą wpadkę. Ale czy na pewno to była wpadka? W pewnym momencie odcinka przy otwartym craftingu pojawiła się siekiera hakera, która była możliwa do stworzenia. Bardzo szybko Wojan usunął ten moment z odcinka, ale na pewno wiele osób już to widziało. Dajcie znać, co o tym myślicie. Jako bonus już dodam jeszcze, że w jednym z nowszych odcinków na ekranie pojawiła się ponownie siekiera hakera. W momencie, kiedy Wojan najechał na tabliczkę, u góry ekranu dzięki modyfikacji było można zobaczyć ponownie ową siekierę hakera. Wpadka ta była dość mała, dlatego myślę, że wielu z was mogło jeszcze jej nie widzieć. No i na zakończenie wpadek mamy dla was dotychczas największą wpadkę, jaka mogła pojawić się na Wojanowicach. Mowa tu oczywiście o sytuacji z live'a Wojana, gdzie wracał on z wielkiej podróży na Wojanowice. Podczas owej transmisji Wojan przez przypadek włączył tryb kreatywny. Od razu zarzucił wszystko hakerowi oraz zadzwonił do Paliona, aby mu o tym wszystkim opowiedzieć. Reakcja czatu była naprawdę ciekawa, bo posypało się sporo XD. Zresztą reakcja jak najbardziej uzasadniona. Oczywiście, tak jak już mówiłem, wpadki się zdarzają i dodają tylko trochę humoru do całej serii. Zresztą, zobaczcie sami. 10800, więc nie zmieniło się nic od ostatniego odcinka, ale widzowie, na luzie, spokojnie. Co ja teraz zrobię? Okej. Kurde. Hacker Domi! Krytywa przez sekundę, widzowie! No i spadek to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, lecz mamy dla was małą informację. Jak możecie nie wiedzieć, Neon jakiś czas temu nagrał album wraz z swoim przyjacielem. Chcielibyśmy was bardzo zachęcić, abyście wpadli na kanał Neona i zobaczyli, co ciekawego dla was przygotował, bo myślę, że naprawdę warto i trzeba wspierać się w pasjach. Link do albumu macie w opisie, możecie go słuchać zarówno na YouTubie, jak i na Spotify'u. Zapraszam. No i co widzowie, mamy finał. To by było wszystko, co dla was dzisiaj przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że taki film również przypadł wam do gustu. I tak jak prosiłem, potraktujecie to jako film informacyjny i na owe wpadki patrzycie z przymrużeniem oka. Chłopaki starają się i cisną dla was daily materiały już bardzo, bardzo długo, a to wcale nie jest takie łatwe, jak wielu może się wydawać. Pamiętajcie, aby zostawić łapeczkę w górę, jeśli film wam się spodoba, oraz komentarz pod filmem, no i subskrybować nasz kanał. Możecie także wbić na nasze Instagramy, bo tam bardziej nas poznacie. No i co? To tyle. Ja byłem Oskar z kanału Lamimy. Do następnego odcinka. Siemanko.